Szanowne Państwo, kochani moi, westchnąłem. A westchnąłem dlatego, że przyszła do mnie wiadomość bardzo smętna. Że, jak Niemcy... Że po prostu Niemcy, jak po prostu mieli tyle kwasów, tych po prostu i nie wiedzieli, co z tymi beczkami... Ja chcę powiedzieć, panie majorze. Przepraszam, daj mi skończyć. I po prostu nie wiedzieli, co z tym zrobić, całe te, i w naszym polskim morzu po prostu potopione jest. I one po prostu dużo metrów nie są potopione. Proszę uważać. Szanowni Państwo, to co major powiedział, to jest prawda, ale ja jeszcze chcę dołożyć, że szanowni Państwo, kochani moi, uważajcie, nie jedźcie nad morze, na Bałtyk, nie kąpcie się ani dzieci, ani matki, ani nic, lepiej jedźcie w góry, gdzieś sobie odpocząć i tak dalej, pochodzić po górach i tak dalej, gdzieś na Warmię pojechać, na inne tereny pojechać. Ale są jeszcze inne po prostu te... Tereny. Nie tereny, duże oceany, nie oceany, tylko te jeziora są... Mazury, nie Mazury, tak. Dużo tego jest. I szanowne państwo, jak Niemcy uciekali już od nas, to potopili tak środki chemiczne, takie sarin i cyklon B. I one są imperyt nawet. I to jest około 60 tysięcy ton, one niegłęboko leżą. 10 metry tylko leżą, bardzo płytko, i te one są w beczkach, a beczki już korodują, bo to metalowe, to metal koroduje. Kwas ucieka po prostu. A tam jest kwas i szanowni państwo, kochani moi, i ja ostrzegam matki, dzieci, ażeby nie puszczali nad morze, tylko żeby gdzie indziej jeździli sobie. Tak jak major powiedział, bo tam jest zagrożenie życia dla ludzkiego, dla Polaków, Niemców, Holendrów, wszystkich ludzi. I ja skieruję pismo do... Nie, ja jeszcze mogę powiedzieć tak szybko, że po prostu kamienica Elbląska, to właśnie, to ja tam właśnie słyszałem tą historię, że po prostu jak uciekali zamarznięte to było wszystko, te wozy, niewozy, jakieś inne rzeczy, i po prostu Polacy atakowali i bardzo dużo nie zdążyli po prostu dojść do tam, gdzie mieli dojść. I szanowni państwo, kochani moi, ja skieruję pismo do ONZ-u, ażeby Bałtyk był bardzo dokładnie przebadany i żeby te beczki byli wydobyte jak najprędzej i żeby byli przewiezione w takie terytorium i zlikwidowane to mają być. Z tego powodu, że to jest środek, ten sarin, cyklon B, imperit. To jest trucizna. To jest, tak jak major powiedział, że to jest trucizna, środek niebezpieczny dla ludzkości. Nawet jak on się rozprzestrzechni się na morzu, to woda będzie zatruta. Nie będzie można pić wody nawet. I będzie truć się wodą. Nie trzeba będzie brać trutki jakiejś innej. Woda będzie zatruta z Bałtyku. A każdy człowiek bierze do domu wodę z czego? Z Bałtyku. Są tam rury, płynie rurami do nas, do mieszkań. A jeżeli tam woda jest, będzie zatruta, to nie będziemy mieli wody nawet z Bałtyku. Nie będziemy mieli. I co, czym będziemy, z czego będziemy gotować? Herbatę, zupę, ale to inne potrawy. Bałtyku. To jest na dole. Są po prostu trefa bardzo głęboko. Jak dużo ziemi jest i bardzo tam głęboko jest. I stamtąd jest woda. Szanowni państwo, kochani moi, panie majorze, nie chyba nie głęboko, ale też woda jest zawsze będzie zatruta. A to środki, te dwa środki, co ja wymieniłem, imperyt i sarin cyklon B,
są bardzo środki trujące, niemieckie to są, powojenne. I ja bardzo ostrzegam młodzież, wszystkich, osób dorosłych, dzieci, ażeby nie kąpali się w Bałtyku, bo nawet skóra będzie poparzona. Skóra nawet będzie poparzona. I panie prezydencie, apel do pana Andrzeja Dudy, ażeby czym prędzej zorganizował i żeby ten cały Bałtyk był przebadany i gdzie jest te środki chemiczne, żeby byli wydobyte. Bo to nie jest żarty. To jest środek bardzo ciężki i prędki do zatrucia ludzi. I nie trzeba nie wojny, nie trzeba niczego, ani strzelaniny, nic. Te dwa środki, jak beczki skorodują, popłynie te dwa środki do wody, koniec, po nas będzie, panie Andrzeju Duda. Nie będzie Polski, nie będzie światu całego, bo naród się wytruje tym niemieckim środkiem przedwojennym. Ja proszę pana, ażeby czym prędzej tym pan się zajął. Dziękuję bardzo. No dzień dobry, właśnie patrzyłem, bo co dostałem wcześniej paczkę, to zupkę sobie wziąłem i właśnie zawinięte było kalendarz. Pyszna wędlina. A i tutaj grudziądz. A to numer telefonu. O, faks. Bardzo pyszna wędlina. Pyszny stół. O, pomidorki. I ogółem zapraszam ludzi, bo dostałem taką paczkę, różne rzeczy i konserwy, inne tam rzeczy dla tej osoby. Dziękuję bardzo. I właśnie powiesiłem kalendarz. Pyszne rzeczy, wspaniałe. Niech ludzie zamawiają i próbują. Naprawdę wspaniałe rzeczy. Taka kiełbasa to na gryla dobra jest. A tam ten drugi. No i ogółem pozdrawiam was wszystkich. No dzień dobry. To właśnie przyszedłem sobie na trening, żeby być lepszy. Proszę mnie nagrywać. O, to wezmę pierwszy. O. To trochę niewygodnie. To rozgrzewka bierze się tak. Ja przepraszam bardzo pana. To niewygodne. Ja chcę zadać do panu pytanie. A co pan robisz teraz? Ćwiczę biceps. Trzeba kości rozgrzewać. To właśnie... Tak właśnie na początku. Ale będę... O! Kiedyś Meksykano. Tu tak się właśnie ćwiczy. Ja dawno nie ćwiczył. Patrzysz, co jeszcze podnosić, tak? Lublina. No może tam tą belkę iść pan podnieść. No nie będę... Po śmieciach latał. Dobra, już. No dobra. Już makaron dobry. Chcę właśnie pokazać, o, tu przyprawy. Pokażę, jak się dosypuje, o, do mięsa. O, pieprz ziołowy. O, mięso. Mięso. O, i właśnie chcę tutaj muszę położyć z cebulką
jeszcze z mięsem i cebula tutaj właśnie o to ta jaśniejsza. To się musi tuszyć się. To, a to ja mam wszystko ja robić? Może mam się z tobą dzielić? O, a łapy masz już wyższe łapy. O, jak on wygląda. No jak ty wyglądasz? Dzień i noc tak samo. Ciebie karmić. A ty zdechnij ogółem. Tak, ty jesteś bardzo ciężką osobą do tutaj ogółem, do mieszkania. Ludzie się dziwią, jak ja tyle czasu mogę z tobą wytrzymać. O. Meksykano mówił, o, on tylko wegetę daje. Śmiechu warte. On może wegetę daje. O, ile jest przypraw. Cały koszyk. Bo to się kupowało też. O, teraz taką. Pieprz ziołowy. Pieprz ziołowy. A teraz właśnie do mięsa, to do gryla. Takie coś. O. O, jakinka. Właśnie to się tak właśnie daje. No czemu mi tutaj mi to koło głowy? To z dalej trzeba stanąć. Ja, to z tobą jest taki typ ciężki do myślenia. I ty prezydentem chciał być. Ciekawe czego ty chciał być prezydentem? O, wegetę ja wcześniej kupił. O, to trochę daje się do smaku i to się też można trochę dać. Tylko to się dużo się nie daje, bo to o się wysypało trochę. O, jak to wygląda. Ja przewrócisz się. Ja widzę. Tak, ty sam widzisz. Ja dotknąć już słyszę, że coś jest. O, i to musi właśnie tuszyć się. No i do tego właśnie da się przyprawę. To tak tyle to nie będzie to z pół, a później do lodówki to trzeba będzie. I ogółem proszę wyłączyć już tą kamerę.